Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami 13 materiał z gry Kingdom Rush Frontiers. Dokładnie tak. Oh my gosh, moi drodzy, oh my god, ale jestem szczęśliwy z tego, że właśnie jest poniedziałek, kiedy nagrywam. Tak, wiem, nagrywam na zapas, ale... No cóż, wykorzystałem, można powiedzieć, pełni możliwości mojego weekendu, aby móc sobie pograć. Bo teraz to słabo z nagrywaniem, akurat mi wypadło. Ale to dzisiaj jest taki, można powiedzieć, wyjątkowy dzień tygodnia, gdzie mam czas, więc postanowiłem, a nagram sobie. Bo wiem, że i tak jestem nawet w dobrym położeniu z tą grą. Bo sami widzicie, jakie miałem problemy wcześniej, jak gdzie jestem teraz. Ostatnio ukończyliśmy ten poziom, The Underpass, poznając nowych przeciwników, nowy teren i nowego bohatera, czyli tego, można powiedzieć, potwora minecraftowego, diamentowego, który tutaj wali kamieniami. Myślę, że sobie go zostawię, on jest całkiem niezły. W sklepie natomiast, co ja bym w sklepie sobie kupił? No, nie wiem, wiecie, kupię sobie na pewno dwa dynamity. No i co, zbieramy dalej na tego fatboya, żeby móc, nie wiem co on robi. Żeby móc, wiadomo, wszystkich tutaj pokonywać. Myślę sobie, co byśmy mogli tu zbudować. A co jakbym tak zrobił, słuchajcie? Co jakbym tak zrobił? Czy to nie jest głupi pomysł, żeby tak zrobić? To może być samobójstwo, ale powiem wam tak. Odkąd rozegrałem finalny poziom poprzedniej krainy, no to czemu by nie powtórzyć tego i nie wprowadzić jakichś moich takich autorskich, nieszablonowych taktyk, co może być oczywiście sprzeczne z tym, jak wy byście zagrali, bo pewnie teraz macie w głowie, żebym postawił wieżę tu i tu na pewno wygram. Nie, ja nie chcę brać gotowych rozwiązań, tylko chcę wprowadzić własne. No i w poprzednim Kingdom Rushu było kilka takich map, gdzie wystarczyło postawić jedną wieżę, ulepszyć ją na maksa i chciałbym zobaczyć, czy ten pomysł tutaj się spisze. Tutaj już mogę podkreślić, że wiem, jak ten poziom wygląda, bo szły tutaj przeciwniki, ja sobie odpaliłem nagrywanie, bo sobie dźwięk testowałem. Stwierdziłem, że nie będę eksperymentował już do końca serii z niczym, tylko po prostu skończę tą grę, póki mogę, póki jest czas, póki jest zabawa, póki jestem dobrze położony z nią. No i tutaj akurat fajnie szli przeciwnicy, jestem ciekaw, czy to da radę? Może być to samobójstwo, nie zaprzeczam tego, ale spróbujmy. Nadzieja matką głupich, ale spróbujmy. No i tutaj mamy akurat przeciwników, którzy dostają całkiem niezłe damage, jak na swoją, można powiedzieć, postawę. Te ci tutaj też nieźle wymiatają. Mamy tego ziomeczka, tego, jak go nazwę, on się Growl nazywa, ale ja bym mu lepszą nazwę wymyślił, nie wiem. Edward. Może być. Edward tutaj broni środka i tutaj mamy tego... tych moich, wiadomo, przyzwańców. Zajebiste to jest ta nekromanta. Bo tak naprawdę nie muszę baraków tu stawiać, bo oni się sami postawiają. Bo widzicie, szkielety wychodzą i czasami do 4 tych szkieletów może wyjść. No i na co mi... No, widzicie, tutaj jakbym miał 2 baraki. Nie są oni ulepszeni, ale przynajmniej blokują. Jak tutaj się zmieszają przeciwnicy i będą dostawać wszyscy naraz, to nie jest aż takie złe. Teraz bym się chciał zorientować, co by było tutaj dobre, żeby postawić. Myślę sobie, że postawię tu łucznika. Dlaczego? Tak sobie myślę, bo ostatnio zauważyłem, że ten łucznik, dokładnie ten, ma tutaj opcję. Znaczy już to dawno zauważyłem, ale teraz tak zacząłem rozumieć, jak to działa. To nam zwiększa zasięg. No i też inne wieże dostają buffa, więc bardzo fajna opcja. Tutaj dam sobie Fireballa, no bo czemu nie? Jestem aktualnie sam w domu, słuchawki mam na biurku, więc też energicznie dzisiaj mówię. Afta mi już zeszła, czyli już tak nie nagrywam, można powiedzieć, zamkniętą buzią, jak to było przy Dynklajcie. Więc jestem sam, też mam większą prywatność, to mogę bardziej energicznie tutaj mówić. I teraz patrzcie, ta wieża dostaje w tym momencie buffa. I ma 5% szans chyba na krytyczny cios, jeżeli się nie mylę. Mamy też tego tutaj żołnierza. Bardzo fajnie to działa. Ktoś tam pisał, czytałem komentarze pod jednym z filmów. No teraz nie będę nadążał, więc nie przeczytam wszystkich komentarzy.
No ale pisaliście, że Nekromanta jest naprawdę wspaniałą wieżą i że ogólnie tutaj trudno jest w tym Kingdom Rushu z kasą. Nie pamiętam, nie będę wymieniał kto, po prostu odnoszę się do samych komentarzy. No wiem, trudno było, już zaczynam ogarniać. To jest... A, i wiem, co chciałem powiedzieć. Walnąłem w topę, bo w tej krainie nie ma 5 poziomów, tylko są 4 poziomy. Więc gdzieś musi być... Gdzieś musi być... Co tu się dzieje? Aha, bo tu jest... To jest przecież map... To jest przecież gniazdo Beresada, czyli tego... Bohatera, jaki jest w Kingdom Rush Vengeance. Wiem, słabe porównanie, jak ta gra wyszła dużo później. Ale tu tutaj skąd się wiadomo Beresad wziął, bo... Wszystkim, czym gramy Kingdom Rush Vengeance, bo gramy tam złymi, no to przecież to się wszystko wzięło z tych poprzednich części. Warto wziąć to pod uwagę, chciałem atakować szkielety. Wracając, nie ma 5 poziomów w tej krainie. O się, tu mi wychodzą. Kurna. Uchwamy. Ja się nie zgadzam na to. Ja się po prostu na to nie godzę. Tu mi wychodzą. Tu mi wychodzą, dobra. To się nie będziemy tak bawić. Puścimy sobie tutaj, kurde. Nie, nie przechodźcie. Wiedziałem. Dobra, przy 5. fali przychodzą. Muszę się przygotować na to, że przy 5. fali mi będą przy... Fucking shit. Nope. Ajajaj. Kurde. No niestety. Zdarza się. Ale teraz, o ja cię kręcę. Będę miał 2 gwiazdki na tym poziomie, to nie. Wiecie co, zrestartuję ten poziom. No już straciłem czas, ale... No nie spodziewałem się, że mi stąd wyjdą. Nie spodziewałem się. Więc, ale taktykę miałem bardzo dobrą. Chyba potwierdzicie to. Taktykę miałem bardzo dobrą, jak na własne tutaj, można powiedzieć, myślenie. Zrobimy sobie, wiecie co, nie będę kupował tego Death Ridera. Bo on mi na razie nie będzie potrzebny, tylko dostawił tutaj drugiego maga. Po prostu dostawił tutaj drugiego maga, tak na wszelki wypadek. Bo tu widziałem, że mi też zaczęli przechodzić. Tak na dobicie, o, tak na dobicie. No. No i wracając, no i nie dokończyłem zdania. W tej krainie są 4 poziomy, więc gdzieś w pobocznych levelach jest... jest jakiś dodatkowy poziom. Nie wiem, ale mnie to nie obchodzi. Wiem tylko jedno. Oryginalnie seria będzie miała 22 odcinki, licząc wszystkie poziomy, jakie w tej grze są. Więc teraz mamy 13, to już sobie sami możecie... I jeszcze dodajcie do tego, że filmy są codziennie. A teraz jest, który? 12 czy 13? No to już sobie sami policzcie, kiedy będzie ostatni odcinek. Jak jest 22 odcinki będzie. Rozkmina nie taka trudna, co? For the King! Tutaj sobie zablokuję, żeby oni nie mieli za bardzo łatwej drogi tam. Zapomniałem, żeby przyzywać tą kasę tutaj. Ciekawe jestem, ile ja za nich dostaję. Za jednego przynajmniej. Dostaję chyba 20, więc bardzo... Fajnie, ten jest odporny na magię, więc trochę schrzaniłem, ale to nic, bo możemy sobie tutaj dostawić łucznika, który będzie sobie na spokojnie radził. Jeszcze tu sobie puścimy dodatkowych. Ciekawe, ile za tego golda dostaniemy? 50, albo 40 tam było, 40, dobra. No to całkiem spoko to wygląda. No dzisiaj mam w planach też parę odcinków pewnie nagrać, więc... No, ważne, że udaje mi się tą grę jakoś grać, bo wcześniej miałem duże problemy. To najważniejsze. W ogóle to jest moje pierwsze przejście, to jest w ogóle pierwszy raz te poziomy w życiu gram, więc też i przejście moje pierwsze będzie w tej serii. Pierwszy raz grę przechodzę. Ciekawe wam powiem. Tutaj będzie dobry ten, tu mu zrobimy to. Co on mi zrobił z tymi wieżami? Czy on mi je... Nie wiem, co on robi. O fuck, i tu mi teraz wychodzą. Shit. Ale nekromanty naprawdę bardzo fajne wieże. Naprawdę bardzo fajne wieże. Nie dziwię się, że ktoś też napisał, że są spoko. Potężne wieże. Dobra, puścimy sobie tutaj, wiadomo, szkielety, żeby tutaj też wychodziły... No i dobra, zobaczmy jak to się będzie tutaj miewać.
Nie mam tego robota tutaj, to tutaj by można było go postawić gdzieś. Shit. Dawaj, dawaj, atakuj go. Jest. Tego Raidera by się przydało też tu postawić. A sami widzicie, i tak mi przychodzą, i tak mi przychodzą. Dobra. Świetnie. Tu sobie Raidera dostawię. Tutaj też miałem go dostawić, cholipka. Ptaszki teraz idą. Trzeba zadbać o to, żeby teraz mi tędy nie przeszli. Archers ready? Bonsai! Bonsai. Dźwięki się nie zmieniły. Ciekawy jestem, czy te głosy, bo tutaj na pewno ta gra wyszła w roku 2013, jeżeli się nie mylę. Bo tutaj raczej nie były podłożone głosy jakiejś takiej sztucznej inteligencji. Tylko to, co krzyczą ci bohaterowie tutaj, ci ucznicy, to musieli też jakieś aktorzy jakiś dubbing też podkładać. Tak mi się wydaje. Ciekawy jestem, czy kiedyś czasy się na tyle rozwiną, że do takich gier będzie można taką na przykład sztuczną inteligencję, żeby głos generowała. Czajcie, jakby to wyglądało. Tworzycie sobie własną grę i jeszcze macie własne jakby... Sztuczna inteligencja wam generuje słowa, które postaci wypadają. Ciekawa sprawa. Charge! Nie ma przejścia. Nie ma przejścia. Teraz mam bardzo dużo pieniędzy i nie zadbałem o to. Tu też sobie nekromantę postawię, bo czemu nie? Okej, ten został ulepszony. Co to jest za dźwięki? Dziwne. To w grze. Aha, dobra. Ja dźwięku z gry nie słyszę, mam sławki na biurku. Ale słyszę takie pseudo szumy. Widzicie, jaką armię szkieletę mam? Kocham tą wieżę po prostu. Najlepsza wieża w tej grze. No i patrzcie, tutaj mogę sobie jednego postawić. O shit. Dobra, wiecie co, to nie był dobry pomysł. Lepiej, żebym jednego tu postawił, bo on będzie tutaj zabijał tych. A tutaj, tutaj to. O, widzicie? I teraz ten Rider będzie ich zabijał, bardzo fajnie. O, i ten teraz będzie buffa chyba miał. Chyba. Powtarzam, chyba. O, ma buffa, zajebiście. No ciekawe, ile oni teraz by na przykład takiego damage'a brali. Ciekawe, czy ten Beresat będzie finalnym bossem. To mnie ciekawi. Czy on tutaj jest, żeby być? Czy to jest po prostu jego gniazdo, a my próbujemy przez nie przejść i on nam tu przeszkadza. Aha, to jest w ogóle nowy przeciwnik, teleportuje się. Okej. Okay. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. O kurde. Zablokowałem jednego.
Mój ulubiony hero. Dawaj, wystrzelaj rakiety. Ohaha. Nie, co tu się dzieje? Jakieś wielkie te. Przeszli mi! Przeszli mi! No nie zgadzam się. Dobra. Na szczęście mam te serduszka. Nie zwracam uwagi na to, co tu się dzieje i mam tego konsekwencje. No i pięknie fireballe poszły po nic tak naprawdę. Dobra. Czemu nie zamroziło ich? A pieprze, co tu się dzieje? Co to jest? Nie! 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 No kurna! A będą dwie gwiazdki. Nieco więcej niż dwie tak naprawdę. Kurna, nawet dwóch nie zrobię! No już w sumie dwóch nie zrobię. I ja mówiłem o tym, że problemów już nie ma, nie?
Musiałem sobie życie przewrócić, że już power-upów nie mam. I nie, ja tylko chcę tu przejść, nie? Już. Co tu się odpieprza? Że niepojęte to jest! Popierdoliło was! Życie zwiększaj, chuj! Dobra, dobra, tornado ich porwało. Ja pierdzielę, co to za poziom? Masakra, mówiłem, że problemów nie ma. Wszystkie skille mi poszły. Fuck. Ja pierdzielę, co to było? Ja nie mam pewności, czy sobie poradzę dalej. Ha, w ogóle tu mi się 50 bohaterów odblokuje na 15 stage'u. Bonehurt. Ja chcę Bonehurt. A pierdziele. Czyli czekajcie, ile mam stage'ów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na piętna. Po tym levelu mi się dokupują nowi bohaterowie. Co to jest za poziom? The Dark Descent. Mroczny obłęd. Co to jest? O ja pierdziele, co to jest? Ja mam jakiś jeszcze w zestawie tutaj tych żołnierzy. A tu jest chyba tajemna droga. Jakiegoś tego, nie wiem. Masakra ten poziom był. Czy jedną gwiazdkę zrobiłem? W sumie w pierwszym Kingdom Rushu też miałem problemy, więc no tutaj to się znalazł ten taki poziom. No cóż, ja będę kończył ten film i w sumie no, chyba jeden na dziś wystarczy. Zobaczycie go w czwartek. No i to tyle. No. A w ogóle, poza odcinkiem sobie ten poziom zrobiłem na maksa. Nie nagrałem tego, nie wiem po co miałem to nagrywać, ale zrobiłem sobie ten poziom. Po prostu z tymi ulepszeniami i z tym bohaterem, no to dało radę zrobić jakoś fajnie. To myślę, że jeszcze sobie ten poziom poza odcinkiem poprawię i ten. O, ten tu. Cóż, moi drodzy, ja będę się z wami żegnał. Trzymajcie się i cześć.